Jolanta Fraszyńska podbiła serca widzów jako dr. Monika Zajbert w, na dobre i na złe. Aktorka pożegnała się z serialem po 10 latach pracy. Później jednak ogłosiła, że chciałaby wrócić do produkcji. Jolanta Fraszyńska grała w, na dobre i na złe, praktycznie od samego początku, czyli od 1999 roku. Od razu zyskała sporą popularność. Aktorka przez 10 lat wcielała się w postać dr Moniki Zajbert. Mimo że od jej odejścia z, Na dobre i na złe minęło sporo czasu, Fraszyńska nadal miło wspomina pracę przy tym serialu. Szczególnie blisko była z Marianem Opanią. Na dobre i na złe, szczególnie z tą dawną obsadą, darze nieprawdopodobną sympatią. Wcześniej z Bartkiem o panią zagrałam w filmie Białe Małżeństwo, i połączyła nas mocna siostrzano-braterska relacja. Potem nastał czas Mariana. Zawsze miałam deficyt ojca i to, co stworzyliśmy na planie, było wyjątkowe. Nawiązaliśmy niezwykle czułą i dobrą więź. Widzieli to też widzowie, bo ktoś ze znajomych widział kiedyś na krupówkach, jak uliczny artysta sprzedawał portret Mariana ze mną. Śmiech uznano więc, że jesteśmy dobrze kojarzącą się parą, ojca i córki. To było bardzo sympatyczne, wyznała Fraszyńska w rozmowie z TeleTygodniem. Tygodniem.